Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Poniedziałek, 20 czerwca, a dziś w programie w setną rocznicę powrotu Śląska do Polski po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstań Śląskich. Dziś kłaniamy się powstańcom, dziś pamiętamy o powstańcach. W Zabrzu odbył się 16. Festiwal Śląskie Smaki. Kuchnia śląska dzisiaj króluje, a ona jest, można powiedzieć, jedną z lepszych, o ile nie najlepszą w Polsce. 20 czerwca po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstań Śląskich. W Zabrzu przedstawiciele władz miasta zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach powstańców. Cieszyć się należy, że po tylu latach wybrzmiał ten głos powstańców, ale też myślę, że wszystkich tych, którzy przez te 100 lat przypominali o tych trudnych kartach historii, ale też o tej tęsknocie za ojczyzną, o tych działaniach, które podejmowali nasi powstańcy. Trudne karty historii, ale dzięki temu dziś możemy cieszyć się tym, co mamy. Dziś dzięki właśnie naszym powstańcom śląskim możemy cieszyć się nie tylko z wolności, ale z działań kolejnych pokoleń. Dziś kłaniamy się powstańcom, dziś pamiętamy o powstańcach, dziś składamy kwiaty, palimy znicze na grobach powstańców, ale też z wdzięcznością patrzymy właśnie, że doczekaliśmy się w kalendarzu tej daty, która przypomina o tych wszystkich działaniach. Bardzo się cieszę, że w Katowicach został otwarty Panteon. Panteon, który mówi o kolejnych Polakach dokładających swoje duże działania do obrazu tej rzeczywistości, którą dziś dotykamy. Przypomina o naukowcach, o lekarzach i o powstańcach, kapłanach, o tych ludziach, którzy swoje małe cegiełki do budowania naszej ojczyzny dokładają. To wielki czas. Cieszmy się, że możemy uczestniczyć w tych wyjątkowych wydarzeniach. Konkursy, pokazy, koncerty oraz degustacje. Na arenie Zabrze odbył się najsmaczniejszy festiwal w regionie, czyli Śląskie Smaki. Bardzo fajnie. Pierwszy raz, ale jesteśmy zadowolone. Bardzo fajnie zorganizowane. Super. Na Śląsku trzeba po śląsku gotować. Dziecko zadowolone to najważniejsze. Myślę, że też mnóstwo wspaniałego jedzenia, ale każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. A podczas festiwalu atrakcji było co niemiara. Wystawcy związani z regionem, muzyczne występy, bitwa smaków, konkursy i pokazy kulinarne. Smakowitości w tę niedzielę w Zabrzu nie brakowało. Wolę odkopać jeden kolejny zapomniany przepis i wprowadzić go do karty menu lub spróbować go odtworzyć, niż po prostu robić jakieś wariacje na temat danego dania regionalnego. A skoro mowa o daniach regionalnych? Przygotowaliśmy pasztet z kaczki. Przepis jest tak wyśmienity, myślę, że ten pasztet zakróluje w podniebieniach jury. Mamy oczywiście naszą kitę w kapuście, to jest wędzonka domowa robiona, bez konserwantów, wędzona, parzona, bardzo długi proces jest przygotowywania. No i oczywiście nie obyłoby się bez kapusty zasmażanej według przepisu mojej babci. Jest bardzo, bardzo smaczna. Na razie spróbował już dosłownie 5 potraw, ale nie było potrawy, która była w jakiś sposób odbiegająca od tych naszych smaków. Najważniejsze, że kuchnia śląska dzisiaj króluje, a ona jest, można powiedzieć, jedną z lepszych, o ile nie najlepszą w Polsce. Kuchnia śląska to jest nasze dziedzictwo kulturowe, więc kuchnia, gwara i to, jacy my jesteśmy, bo Ślązacy są ludźmi z humorem, lubią se zjeść, potańczyć, pośpiewać i to dzisiaj tu jest, także jest dobra muzyka, orkiestra Dento dba o to, jest dobre jedzenie, atmosfera przecudowna, pogoda dopisała, także wszystko w superlatywie. Ja się bardzo cieszę, że jestem na 16. Festiwal Smaki Śląski, Śląskie Smaki, dlatego że ja się urodziłem w ogóle we Francji, na północ Francji, region Nord-Pas-de-Calais, czyli taki region, który jest bardzo popularny, właśnie podobny, przepraszam, do Śląsk, czyli bardzo dużo było górników, bardzo dużo przemysł, kuchnia bardzo podobna, de facto bardzo dużo jeszcze Polacy tam do tej pory mieszkają, kilka pokoleń. Najbardziej charakterystyczna dla Śląska potrawa. Śląsk żurem stoi, więc także się zastanawiał, co tu w Zabrzu uważać. No sąsiadno, co, jak, co, ale w Zabrzu to żur. W kwestii kulinariów działo się naprawdę wiele. Stające w szranki w konkursie prześcigali się w pomysłach. Na przystawkę podajemy grzankę z krupniokiem,
skarmelizowaną cebulką z jabłkiem, do tego ogórek małosolny. Zupę podajemy żurek z fuchą i mostkiem. Jednym z zabrzeńskich akcentów był pokaz ludowych strojów śląskich przygotowanych przez młodzież z zespołu szkół nr 3. Dbamy o tradycję. Mieliśmy taki pokaz właśnie związany ze strojami śląskimi, nowoczesność, współczesność i elementy Śląska, co było widać w tych współczesnych strojach. U nas w szkole chodzi o to, żeby każdy określił siebie, a nasze właśnie stroje właśnie są właśnie takie, że każdy przedstawia coś innego. No i na przykład właśnie ja mam sukienkę, którą ja zaprezentowałam, właśnie kolega też miał garnitur, który ja też zaprojektowałam. Dziewczyny tutaj mają uszyte właśnie też niektóre stylizacje przez naszego kolegę, no ale stylizacje śląskie to są właśnie z naszej szkoły. To wygląda to tak, że to my projektujemy, szyjemy i wszystko składamy w całość. Śląskie smaki w Zabrzu cieszyły się ogromną popularnością. 16. Festiwal Smaków, który odbywa się na Śląsku po raz pierwszy w Zabrzu. Cenimy sobie to bardzo w roku, kiedy Zabrze obchodzi szczególną rocznicę nadania praw miejskich. To myślę, że wszystkie takie wydarzenia, które pokazują potencjał Zabrza, są bardzo ważne. Jestem bardzo szczęśliwa, że po pierwsze udało się tą imprezę ściągnąć do Zabrza, ale to, co mnie naprawdę cieszy, to ilość ludzi, którzy chcą w Zabrzu się bawić. Zabrzanie ciężko na co dzień pracują bardzo intensywnie, ale potrafią się doskonale bawić, co pokazują chociażby dzisiaj. To wydarzenie przyciąga ludzi, bo jednak gdzieś ta śląska kuchnia no też wzbudza ciekawość, szczególnie, że jest różnorodna tak naprawdę. Już nie jest taka mięsna tak naprawdę, jak mamy gdzieś to w wyobrażeniu, no bo to są wyjątkowe smaki, wyjątkowe potrawy, często wyjątkowe desery, z którymi tak naprawdę one też są stricte regionalne, bo w różnej części województwa różnie przecież gotujemy. I właśnie tę różnorodność smaków doskonale było widać podczas festiwalu. Taka impreza jak dzisiaj jest bardzo potrzebna, bo ja mam takie wrażenie, dzisiaj ludzie nawet tu w Zabrzu, tu na Śląsku, zapominają o takiej tradycji, a smak to jest jeden z wyznaczników tradycji. Śląska kuchnia to jest niesamowicie ważny element naszej górnośląskiej tożsamości, naszego rozumienia tożsamości i kultury. Można by powiedzieć krótko, przez żołądek do serca, więc jesteśmy tutaj w sercu Górnego Śląska. Zabrze jest oczywistym miejscem, w którym taki festiwal może i powinien się odbywać. Przy okazji stulecia tego pięknego miasta z dużym, dużym dziedzictwem śląskich tradycji. Tak, oczywiście zwiedzamy kulinarnie, są podróże kulinarne. Często zabieramy ze sobą te najcenniejsze pamiątki, te wspomnienia kulinarne, dla których wracamy. Tutaj wracamy na Śląsk albo szukamy ich gdzieś indziej, gdzie jesteśmy, bo one nam przypominają o tych miejscach, o tych tradycjach, o powiązaniach. No myślę, że to jest najsmaczniejsze miejsce, najsmaczniejszy festiwal w kraju. Już po raz piąty odbyła się Danielówka, czyli wyjątkowy koncert charytatywny poświęcony pamięci doktora Daniela Sabata. To są koncerty w 100% charytatywne od samego początku. Idea jest taka, że każdorazowo przeprowadzana jest zbiórka publiczna. Do tej pory na rehabilitację młodego Zabrzanina, następnie na ratownika medycznego, który stracił w wypadku w pracy obie nogi. No a dzisiaj zbieramy na Ukrainę oczywiście, dla dzieci z Odessy i ich rodzin. Dużo was radości i dobrej pogody. Wystąpią młodzi artyści Centrum Muzycznego prowadzonego przeze mnie. Będą pianiści, gitarzyści, wokaliści, soliści, duety. Także myślę, że będzie się działo i będzie się dobrze działo. Jaki repertuar? Bardzo szeroki, bardzo bogaty, od klasyki, przez rocka do poezji, także bardzo szeroki wachlarz muzyczny. Co ważne, że to jest jednak żywioł w 100%, tak? Wszystko się dzieje na żywo, jest to niesamowita energia. I same też przygotowania, sam ten proces właściwie trwał około pół roku, więc my już tym koncertem żyjemy ładnych parę miesięcy, tak? A dzisiaj mamy już tą wisienkę na torcie,
I ta energia jest też niesamowita, nie? Taka budująca i ja myślę, że ten koncert to będą takie skrzydła, mam nadzieję, że tak będzie, takie skrzydła, na których ci młodzi artyści poniosą się dalej w świat muzyki. Tak bym sobie tego życzyła. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.